Dzień dobry Państwu. Chciałbym wszystkich na początku serdecznie przywitać na tym bardzo ważnym z perspektywy działań Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydarzeniu, a przypomnę, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego od momentu powstania, czyli od 2005 roku, w szczególności realizowała bardzo ważne zadania, które mają na celu tworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i prawnych dla służb mundurowych. No, trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od tego momentu zainaugurowania działań Platformy. Ja może tylko przypomnę, że miało to miejsce w Poznaniu, na ówczesnej Akademii Ekonomicznej, na konferencji międzynarodowej, która była poświęcona nowoczesnym metodom wsparcia zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Unii Europejskiej. Wówczas podpisany został akt powołania Platformy przez przedstawicieli zarówno uczelni wyższych, jak i struktur organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości. No, ze strony Komendy Głównej Policji pod tym aktem podpisał się ówczesny komendant główny Policji Leszek Schreder. Przechodząc do czasów bardziej współczesnych, pragnę zaznaczyć i podkreślić, że od 2 lat Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy z innymi instytucjami zaczęła podejmować w szerszym zakresie działania także o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym, których celem jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. No tutaj w szczególności chciałbym wyeksponować znaczącą rolę, no właśnie wiodącą rolę pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej, która jest oczywiście obecna na naszej konferencji. Potrzeba realizacji tych przedsięwzięć profilaktycznych przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego została także poruszona podczas posiedzenia Rady Programowej PPWW, która odbyła się w marcu 2017 roku, w tym roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a w toku dyskusji nad nowymi kierunkami działań podejmowanych w ramach PPWW członkowie Rady zaproponowali, aby tematem przewodnim tegorocznej konferencji była właśnie profilaktyka. To pozwólcie Państwo, że zaprezentuję taką właściwie uwagę, może niekoniecznie do końca związaną z wiodącym tutaj wątkiem mojego wystąpienia, ale nawiązującą do ostatniej, najważniejszej w tym roku imprezy kryminologicznej, mianowicie konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, w której Polska Szkoła Kryminologiczna, nasza białostocka Szkoła Kryminologii była reprezentowana jako jedyny ośrodek. I właśnie na tej konferencji bardzo szeroko te zagadnienia profilaktyki były eksponowane. Także te nasze działania, myślę, że są absolutnie zgodne ze światowym kierunkiem badań kryminologicznych, które są nastawione na profilaktykę, w szczególności na wczesną profilaktykę. Ale przechodząc już do głównego wątku, chcę podkreślić i przypomnieć w zasadzie, jest to wyświetlone, że dzisiejsze wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Partnerem merytorycznym naszego dzisiejszego wydarzenia jest Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Szanowni Państwo, to ogromny zaszczyt i przyjemność otworzyć dzisiejszą 13. już doroczną konferencję PPBW. Jest mi niezmiernie miło powitać przedstawicieli tak wielu instytucji z całej Polski, a Państwa udział w naszym wydarzeniu potwierdzi potrzebę debaty nad tym jakże ważnym zagadnieniem, jakim jest profilaktyka zintegrowana. Pozwólcie Państwo, że personalnie przywitam naszych honorowych gości. Tutaj na pierwszej pozycji mam pana Bogdana Święczkowskiego, zastępcę prokuratora generalnego, prokuratora krajowego, ale pan prokurator chyba jeszcze nie dotarł na naszą konferencję. Mam nadzieję, że nastąpi to niebawem. Serdecznie witam pana doktora Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Polską Policję reprezentuje pan nadinspektor Andrzej Szymczyk, zastępca komendanta głównego Policji. Serdecznie witamy, panie generale.
Nie wiem, czy dotarł pan nadbrygadier, doktor habilitowany inżynier Paweł Kępka, rektor, komendant Szkoły Głównej Pożarniczej. Nie ma jeszcze, ale miejmy nadzieję, że dotrze. Natomiast na pewno dotarł pan dr Grzegorz Ocieczek, zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Serdecznie witamy, panie ministrze. Witam panią Dorotę Zawadzką, społecznego doradcę Rzecznika Praw Dziecka. Nie wiem, czy pani... Serdecznie witamy, tak, dziękuję bardzo. No, szczególnie serdecznie witam wspomnianą już wcześniej panią sędzię Annę Marię Wesołowską, która, co chcę podkreślić, sprawowała opiekę merytoryczną nad przygotowaniem dzisiejszej konferencji, no i w pracach Platformy udziela się w zasadzie od początku. Witam pana doktora Szymona Grzelaka, prezesa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, partnera merytorycznego dzisiejszej konferencji. Nie wiem, czy pan doktor dotarł, chyba jeszcze nie dotarł. Dobrze, dziękuję bardzo. Natomiast wybaczcie państwo, że nie będę witał pozostałych osób personalnie, no, uczynię to w sposób zintegrowany. Także chciałbym równie serdecznie powitać przedstawicieli następujących instytucji. Przedstawicieli służb mundurowych, a więc Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Żandarmerii Wojskowej. Serdecznie witam również przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Najwyższej Izby Kontroli. Witam również przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności kuratorów sądowych. Słowa powitania kieruję także do przedstawicieli administracji samorządowej, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Witam kuratorów oświaty, przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak również przedstawicieli ośrodków opieki społecznej. No, szczególnie serdecznie witam przedstawicieli środowiska naukowego, które no, także od początku bierze udział aktywny w pracach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Również serdecznie witam liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych. No, ja nie wątpię, że dzisiejsza konferencja, tak znakomicie przygotowana pod względem merytorycznym, no, będąca takim dobrym początkiem takiej, można powiedzieć, pracy organicznej w zakresie profilaktyki, będzie na pewno udana, czego oczywiście państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo za uwagę.